Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Kielomaniak. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować dodatek do gry Heroes 3 of Might and Magic Horn of the Abyss, czyli Rok Otchłani. Został on stworzony przez rosyjskich fanów skupionych w 21-osobowym zespole o nazwie Hotel Crew. Z początku został zapowiedziany na ruskojęzycznym forum w 2008 roku. Tak się ciągnęło, aż do 2011 roku, 31 grudnia, kiedy to został wydany wersja beta 1.0. Niestety, ogólnie z początku w tym dodatku miały być dodane trzy miasta, które nie podmieniały starych miast, a mianowicie miał to być Zamek Krasnoludów, takie ludowe miasto Kronwerk, Koł, Piracka Przystań i Katedral, Miasto Mrocznej Inkwizycji, ale że tam coś się nie działo, pomyśli nie tak jak trzeba, troszkę rozpadła się drużyna i w końcu póki co mamy jedno dodane miasto, a jest nim Piracka właśnie Przystań. Obecnie, w sumie niedawno, 1 sierpnia 2012 roku, została wydana beta, wersja już alfa, a dosłownie, w sumie nie beta, nie alfa, to po prostu wersja 1.1, w którym została dodana kampania, już wam pokazuję. To już mieliśmy. Z podbiracką banderą, a tu jest nowa kampania Postrach Morza. Podobno są również nowe obiekty i dekoracje, nowe scenariusze poprawione lub zmienione niektóre grafiki z oryginalnej gry, a także znaczne poprawy interfejsu, w tym w pełni animowane pole bitwy. Również nowe elementy interfejsu, tła menu, ekranu ładowania. Tak właśnie było na stronie dev2.ru. Podobno w przyszłości wersje przyszłe mają mieć więcej nowych obiektów i artefaktów, nowy format mapy z nowymi terenami i poziomami i również nowi bohaterowie dla każdego miasta, a także kampanie. Także całkiem fajnie, w fajnym kierunku to zmierza. Troszkę to się ożywiło, zobaczymy co z tego będzie. Doszły mi również słuchy, że ma być dodany zamek Niebiańska Kuźnia. Z początku miał być dodany do Armageddon Blades, ale teraz takie wchodzą plotki. Ale nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. No dobra, na początek opowiem wam może o bohaterach z Pirackiej Przystani. Już wam pokazuję. Dzielą się ogólnie na dwie grupy. Kapitanowie, którzy mają umiejętności klasowe takie jak nawigacja i atak, i nawigatorzy, a ich umiejętności klasowe to mądrość i magia powietrza. Ogólnie różne mają właśnie zastosowania, specjalności. Dotychczas grałem dwoma bohaterami, w sumie dwóch takich mogę wyróżnić, jest to ten bohater. Według mnie ma fajną specjalność klonowanie. W dalszym etapie gry potrafi naraz sklonować, zrobić trzy klony z jednego potwora, także to jest bardzo fajny plus. I tutaj mamy sam początku, udaje, że to jest ten. Jego specjalnością jest armata. Armata naprawdę zadaje bardzo ładne obrażenia, jest dużo lepsza od balisty. No dobra, to dzisiaj spróbujemy sobie zagrać. Zaczniemy kampanię. Niestety ten dodatek wersja 1.1 jest bardzo zrusyfikowana. No ale trudno. Będę starał się jakoś to improwizować. No dobra, co tu możemy wybrać? Do wyboru mamy piratów dwóch albo trzech żeglarzy. Pirat jest to jednostka, która strzela. Jego specjalnością jest brak kary za walkę wręcz, natomiast
Żeglarz nie ma żadnej specjalności. No to może sobie weźmiemy pirata. I do tego i w sumie tyle. Gramy na poziomie konika, a naszym jedynym wrogiem jest fioletowy. Dobrze, także startujemy. To jest pewnie ten postrach morzy. Tak jak tu widać, fajnie zaczyna się animacja. Dwóch piratów. Niestety nie ma kości, nie grają, ale o czymś sobie gawędzą. Siedzą przy rumie. Jak tu widać, chleb, jakiś kurczak jest. Dobra. No to nic, startujemy. Nie będę wam czytał, bo kiedyś był. O, tu jest nasze miasto. Przystań piracka. Niestety nic nie możemy kupić. Nawet rady miasta, fort. Jak widać, tu póki co mamy tylko dwie jednostki. Tutaj widzę 9 żeglarzy i tu 7 piratów. Mamy jedynie do rady miasta. Nawet nie mamy domu rady miasty. Mamy tylko tarkowisko. Dobra, także z początku zaczniemy. Mało przeciwników, matrosy. Dobra, o, chcą się do nas przyłączyć. I tak samo tutaj też się chcą do nas przyłączyć. No a początek może wskoczymy do statku. Zobaczymy, co słychać na wodzie. To jest ten okręt. Ponoć bardzo szybki, zaraz zobaczymy, co z tego wynika. Na razie znam jeden plusik. Na razie nie ma co się tutaj tak nic nie kupimy. Także idziemy dalej. Ogólnie fajne animacje, jak widać. Grafika jest lepsza. O, tu nawet mamy siedliska. W tym przypadku jest to Duch Oceanu. Już pokazuję, ono, można go przyłączyć. Także bez wahania ich bierzemy. Gra naprawdę wygląda fajnie. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Tu co tu mamy? Tu jeszcze mamy szkołę magii. Może sobie weźmiemy jedną wiedzę. W późnym czasie to się nam przyda. I kolejka. W zamku nic nie kupiłem, bo się nie da. Kabak. Tak, kabak. Kabak chyba. Jest to tawerna, która zwiększa przyrost 6 żeglarzy i 6 rębaczy. No dobra, no to zakończymy sobie kolejkę, zobaczymy, co tu jeszcze słychać. Na razie może nie będziemy atakować, zaraz zobaczymy, jak się jednostki prezentują. Źle sobie wyskoczyłem. To dla mnie jest błąd, także wsiądziemy jeszcze raz. Akurat będzie teraz przyrost. To sobie weźmiemy akurat jeszcze 4 duchów oceana. Zmieniają się oni w ascidów. Jedyną jego specjalnością jest to, że lata. Natomiast już ulepszona ascida rządzę krwi. Gdy przy pierwszym ataku zabije przynajmniej jedną jednostkę, atakuje po raz drugi ze zdwojoną siłą. Także nie jest głupie. Dobra. Wyskakujemy. Kupimy sobie armię. I możemy zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Widać, że animacje tworów wszystko fajnie przygotowane. Nie ma jakichś wycinków, załóżmy tam, łączonych tworów ze starszych wersji Heroesa. Ogólnie wszystko na plus. No nie powiem, ostatnim czasem miałem ochotę pograć w Heroesa. Dobra. No to początek powalczymy. Zobaczymy, jak to ugryźć. Oczywiście rozłożymy sobie szczelców na boki. I tu sobie rozdwoimy jeszcze żeglarzy. Dobra. Póki co nie mamy księgi magii. Na razie nie mamy nawet jak. No więc. Jak wygląda? Dosyć fajny koń. Tutaj nas jest pirat. Póki co mamy 3 ataku, 0 obrony, 2 mocy i 2 wiedzy. Dobra. No to nic. Poczekamy na ruch. O, szkielety, bony, wojny, szkielety i wojny, tak. Coś tam się kiedyś miało rosyjskiego.
Ale to było dawno i nieprawda. O kurczę, nie wiem czy nie powinienem strzelać. Nawet, że nie. Dobra. Tu mam pełną strzałę. Tu też poczekamy, nie chcę sobie tracić. Chociaż powinienem to bez strat. Sobie poczekamy. Dosyć fajnie to wygląda. Powinniśmy też to bez strat wygrać. Zdobyliśmy trochę złota, trochę srebra, ale na razie póki co nam jest to niepotrzebne, bo nic nie możemy rozbudować, także idziemy do przodu. Coś tutaj jest napisane, nie będę nam tłumaczył. Za 5 klejnotów i 2000 sztuk złota dostajemy o 2 zaklinaczki. To już jest poziom 5. Rzuca osobienie bądź promień osobienia po szczale. Magia wody i magia powietrza jest na poziomie podstawowym, natomiast już czarodziejka ulepszona. Magię wody i powietrza na poziomie zaawansowanym. Tak samo rzuca osłabienie i klątwę też chyba również, czy promień osłabienia. No dobra. Nie wiem, czy tu kupiliśmy wszystko w zamku, sprawdźmy to jeszcze. Mistrz, proszę, mistrz ataku. Takie rzeczy bierzemy od razu. Oczywiście, o, znaleźliśmy podstawowe znajdowanie drogi. Spróbujemy zaatakować. Troszkę się przygotuję. Spróbujemy zaatakować nomadów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dodatkowo w mieście przystęp piracka. Mamy 108, to zwykle pozwala na produkcję. O proszę. Zabolało mnie to już. Na produkcję okrętów. Fajnym lokacją jest kryjówka, która pozwala wymieniać jednostki na artefakty. Co tu mamy jeszcze? Mamy jeszcze gildię złodziei, która odkrywa w karczmie dodatkowe informacje o przeciwnika, także fajna sprawa. To było tyle. Graal jedynie co mamy. Graal też jest dosyć fajny, zdepracowany. Nie wiem, czy zdążymy mówić, czy teraz powinniśmy zdążyć. To był błąd, bo nie wiem, czy zdążymy mówić z naszym piratem. No jednak był błąd. Natomiast Graal w pirackiej przystani zwiększa cotygodniowy przyrost podstawowych populacji wszystkich o 50%. Także to jest już dosyć dużo. Ale tak wszędzie było. Generuje codziennie zysk o 5000 sztuk złota ogólnie i sprawia, że wszystkie tereny są dla przystani terenami rasowymi. Dobra, to teraz może sobie weźmiemy tutaj zaawansowane znajdowanie drogi. Bo ten zamek jest dosyć podejrzany. Najwyżej sobie wczytamy save'a. O proszę, tutaj mamy karczmę. O, bardzo fajna specjalność jako bohater poboczny, 350. I do tego sobie jeszcze dorzucimy. Bardzo fajnie. Więc może coś jeszcze tu poodkrywamy. Na początek odsuniemy się, żeby dać trochę miejsca naszej kobiety pirat. Może to wam przeczytać. Nina, to jest Nina, czyli typowo rosyjskie imię. Zobaczmy, kto tu jeszcze jest. Oczywiście każda armia by się przydała. Chyba tak się zrobi, że się kupi. Dorzucimy sobie do tego ekstra. Chyba
pasuje mieć dosyć dobre wzmocnienie. Wiadomo, chochliki zawsze się przydadzą. Mieliśmy o to przegrać. No dobra. No to nic. Tutaj zmierzamy do zamku oczywiście. Tutaj naszym halonem jeszcze skoczymy tutaj. Mam nadzieję, że nas nie zaatakuje. Akurat przyrost w tym dniu. Nie zdążyliśmy do tego dojść. Zobaczmy, co tu jeszcze słychać. Tu idzie z piersi wędrowca. Dobra, zaatakujemy zamek, zobaczymy, jak wygląda. Niestety nie mamy armaty. A armata ma taką specjalność, że potrafi działać tak jak katapulta, czyli strzela. O proszę, już mnie zabolało nasza 230. Ja pierniczę. Nie widzę za dużych szans, że my to wygramy, tak jeszcze będzie wczytać. Ale ogólny taki zarys, zobaczymy jak ta kopalnia wygląda. Niby poziom konik, a już jest dosyć trudno. Zobaczcie sobie, jak się zmienił. Chyba to nas zaboli. No nic, uciekniemy w tym momencie, a ucieczka kwalifikuje się z końcem gry, ale sobie wczytamy, zobaczymy, co jeszcze nowego jest dodane w wersji 1.1. Wszystko się zgadza, ciekawe, czy są jakieś nowe artefakty. Wczytamy sobie autosave'a. No nic, póki co wydaje mi się, że nie ma sensu się pchać, bo i tak tego nie wygramy. Przejdziemy się na garnizon. Garnizon już trochę słabszy, ale nadal ciężki. Tu właśnie jest problem osłabienia. Nawet słychać inny dźwięk orków. Teraz przynajmniej wyglądają jak orkowie. Fajna animacja, ogólnie można dużo powiedzieć na temat. Dobra, troszeczkę się ruszymy, na pewno tej gry nie skończymy, jeszcze chwilę zagramy. Taki pierwszy wprowadzający odcinek. No nic, może to wygramy. Szybki atak. To właśnie to jest taka troszeczkę, jak to powiedzieć, no nasz zamek ogólnie kieruje się w strefie, ma mało obrony, a dosyć dużo ataku. Także wydaje mi się to dosyć właśnie słaby zamek, ale na tym właśnie polega, żeby jak najszybszym ruchem, najszybszymi kolejkami zaatakować i zakończyć walkę w jak najmniejszej ilości ruchu. No ale nic, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie może podejdziemy sobie tutaj jeszcze, bo ogólnie wydaje mi się, że to wszystko dograne jest bardzo fajnie. Już może powtarzam. Animacje też fajnie dograne. Jak na razie nie waliło nas do Windowsa, bo czasem tak się zdarzało wcześniej. Wejdźmy jeszcze, zobaczmy, co jeszcze słychać indziej. O, tu trzeba się od razu walczyć, dobra. To nic, atakujemy. Tu się trochę wyższa liga. Orki, szamani tu piszą. Ogry, ogry mati. Magi, ogry magi, tak? A tu pisze ogry. Dobra. Dostanę, no, ale to się dostanę dobrze, bo podejdziemy sobie tutaj, szybko śpień, także już nas nie zaatakuje w tej kolejce. Co na początek? Postaramy się osłabić przeciwnika na odległość. Dobra, może teraz już. Powinniśmy się po niej odsunąć.
oczywiście się teraz musimy cofnąć, żeby nie za bardzo stracić jednostek, bo raz, że ich nie mam, a dwa, że nie lubię tracić. Szybkość 4, także teraz sobie musimy tego oddać za darmo. No innego sposobu póki co nie ma. No co tutaj staniemy, ale błąd. Mogłem inaczej to zrobić. Dobra. Oczywiście z kolejka, nie wiem. Po sobie teraz w tej kolejce zaatakować już. Naszym piratom już wysiadła broń. Niestety nie mają braku walki broń, także musimy już atakować. Nasz ptak już nas pożegnał. Duch oceanu wrócił do oceanu. Straty lekkie są, czy lekkie, no dosyć bardzo duże. Ale zobaczmy, co tu jeszcze słychać. Może tu coś jeszcze znajdziemy fajnego. W sumie nie będziemy kończyć kolejki, tylko pasuje szybko zobaczyć, co tu jeszcze słychać. Póki co tego zamku się nie opłaca. O, zobaczcie, jak pływa sobie skrzynia w wodzie. Fajnie to zrobili. Także zbieramy. Poza tym, że są jednostki nowe. Nawet na wodzie mamy siedliska, też jest fajny pomysł. Oj, nie tym bohaterem co trzeba. No nic. Tu sobie uciekniemy, bo tym możemy uciec. Oczywiście sobie weźmiemy jeszcze. To będzie nasza ostatnia walka. Powinniśmy to wygrać. Przecież na pewno wygramy. Oczywiście poczekamy na całą strzałę, ale i tak w tej kolejce pewnie nie będzie. Teraz się przemieścimy do góry. O, tu fajnie. Poczekamy, oczywiście. Teraz trzeba zacząć już atakować dół. Szybkość 5, także musimy się cofnąć. Dobra. I oczywiście jak zwykle nam brakło strzały. Jedynie co tu mają chyba, z tego co wiem, to 4 szybkości. Może będziemy sobie odkrywanie, chociaż to nam jest niepotrzebne. Bardziej nam pasuje wziąć odporność. No dobra, przejdźmy się jeszcze kawałek. Staliśmy ekstra plus 1 do obrony. Widać, że tu nie ma za darmo. Co tu nam pisze? Co tu nam pisze? Żawachie, to boli tu ekspertów. Może musimy wejść tym głównym bohaterem. Cofniemy się jeszcze. Kampania dosyć fajna. Na pewno trudna i o to chodzi, bo czasami są... strasznie to... póki co nie wiem. Nie chcę się bardzo lecieć po słownik do rosyjskiego. Zobaczmy, co tu jeszcze słychać. Czy jest coś nowego dodane? To nie wiem, to było pewnie na tyle w tym odcinku. Taki zapoznawczy odcinek z wersją 1.1. Także to było na tyle. Dziękuję. Oceniajcie, komentujcie, łapkujcie. To mnie motywuje do dalszej pracy. Dzięki, pa.